Cześć, Staszek Foxrage z tej strony. Jesteśmy na mojej domowej sandaczowej wodzie. Postaramy się tutaj złowić kilka fajnych sandaczy. Ten rok naprawdę pokazał, że ta woda daje bardzo fajne ryby. Myślę, że wrócimy z sukcesami do domu dzisiaj. Jednak wahania pogody, temperatury mogą nie grać na naszą korzyść. Także jeśli nie będzie sukcesów żadnych, wybierzemy się jeszcze na drugi zbiornik. Mam taki drugi zbiornik w zanadrzu, w którym może coś się uda lepszego złowić. A tymczasem zabieramy się za łowienie. W tym roku na tym zbiorniku złowiłem bardzo dużo pięknych sandaczy. Myślę, że około 40-50 ryb już w tym roku złowiłem wymiarowych. Największe ryby takie około 80 cm. Jednak większość to takie ryby, taki polski standard, 50-55 cm. Niestety o bardzo duże sandacze jest coraz ciężej. Bardzo dużo ludzi jeszcze zabiera ryby i niestety jest ich coraz mniej. Ale jest coraz więcej też tych ludzi, którzy preferują catch and release, więc mam nadzieję, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Będziemy łowić ich coraz więcej. Zmieniliśmy łowisko ze względu na słabe wyniki na poprzednim miejscu. Zobaczymy, może nam się uda tutaj coś złowić. Niestety, mimo wielu prób i wielu godzin rzucania, nie udało nam się dzisiaj złowić sandacza, jednak się jeszcze nie poddajemy. Mam nadzieję, że jakiś, kurczę, jeszcze strzał dzisiaj będzie. No, wierzę w to, że złowimy rybę, bo kurczę, w tym roku złowiłem tu wiele ryb. Pięknych ryb. Myślę, że takie w granicach 50-80 cm. Kilka ryb mi wyjechało w tym roku. Cały czas próbuję, ale ryby ewidentnie są dzisiaj nieaktywne. Jednak prawdziwi wędkarze się nigdy nie poddają. I myślę, że wynagrodzi nam to w końcu. W tym roku jeden z sandaczy, którego tutaj złowiłem, złowiłem go na sam koniec właśnie. Łowiłem calutki dzień, nie miałem ani brania. I kolega namówił mnie, żebyśmy jeszcze stanęli w takim sobie miejscu. Myślałem, że to tak nic z tego nie będzie. Ale mówię, w akcie desperacji można zawsze coś spróbować. No i się udało. Przy podbiciu strzelił mi piękny sandacz, taki pod 80 cm. Po bardzo fajnej walce, sporo odjazdów pod łódkę mi zrobił. Po bardzo fajnej walce udało mi się go wyholować. I ta jedna ryba wynagrodziła mi ten cały dzień na pusto. Mam nadzieję, że i dzisiaj tak będzie. Chciałem się z Wami podzielić kilkoma wskazówkami, jak skutecznie łowić sandacze. Porada pierwsza, dobór sprzętu na sandacza. Na mój zestaw sandaczowy składa się wędka Foxrage Prism Zander Pro o długości 210 cm i ciężarze wyrzutowym od 7 do 28 gram. Wybrałem taką długość wędki, ponieważ na łodzi bardzo dobrze się nią operuje. I ogólnie bardzo łatwo jest nią manewrować. Sztywność wędki też ma bardzo duże znaczenie. Akurat ten model jest bardzo fajny, sztywny, o szybkiej akcji. Bardzo fajnie wcina ryby. Ogólnie duży plus dla tej wędki. Kołowrotek, jakim się posługuje podczas łowienia sandaczy, jest to kołowrotek Warrior 2500.
bardzo fajnie się sprawdza na sandaczach. Myślę, że ten rozmiar kołowrotka jest w sam raz do łowienia sandaczy. Hamulec bardzo fajnie pracuje. Myślę, że nie powinniśmy przez to tracić ryb. Bardzo, bardzo godny polecenia kołowrotek. Plecionka, jaką się posługuje podczas łowienia sandaczy, jest to plecionka X8 Pro o grubości 0,13 mm. Myślę, że taka grubość jest wystarczająca do łowienia sandaczy, ponieważ nie powinniśmy tracić ryb poprzez zerwanie plecionki, a myślę, że taka grubość nie przeszkadza sandaczom w wodzie. Myślę, że to nie zmniejsza ilości naszych brań, także w zupełności taka plecionka wystarcza. Porada druga, przynęty na sandacza. Moimi ulubionymi przynętami w tym roku do łowienia sandaczy są zdecydowanie gumy Zander Pro Shad, Slick Shad oraz Spiky Shad. Takimi sztandarowymi kolorami, jakimi się posługuję w tym roku, jest Pink Candy, Lemon Tiger i Salt and Pepper. To są trzy takie moje sztandarowe kolory. Główki, jakimi się posługuję podczas łowienia w porach letnich, to są główki zwykle tak do 15 gram, ponieważ łowi się w płytszych partiach wody, w partiach przybrzeżnych, także myślę, że cięższe główki nie są potrzebne. Długość haka 3,0, maksymalnie 4,0. Jak wiemy, sandacze biją najczęściej od strony głowy, więc im bliżej głowy hak, myślę, tym zwiększa to szansę wcięcia ryby. Czasem zdarza się, kiedy chimerycznie ryby biorą, zakładam również jaskółkę. Najlepiej ona w dropshocie się sprawdza. Też wiele ryb na to udało mi się złowić. Myślę, że jaskółka przy słabych braniach powinna dawać radę. Podsumowując, moją ulubioną przynętą sandaczową jest zdecydowanie Zander Pro Shad w kolorze Salt and Pepper. Bardzo lubię łowić na gumy w kolorach naturalnych. Myślę, że to najlepiej wabi ryby. Jednak kolory jaskrawe, takie jak ten Lemon Tiger, również w wielu przypadkach dały mi piękne ryby. Rzucałem wiele razy gumą Salt and Pepper. Nie miałem wyników. Od razu zmieniłem na Lemon Tiger i praktycznie w pierwszym rzucie od razu były ryby. Porada trzecia, podanie przynęty. Bardzo istotną rzeczą jest podczas łowienia sandaczy pierwszy opad. Podczas pierwszego opadu trzeba być przygotowanym na branie sandacza. Bardzo często się to zdarza i wiele razy miałem tak, że z pierwszego opadu miałem piękne branie i niestety to przegapiłem. Jeśli chodzi o sposób prowadzenia przynęty, ja stosuję w zasadzie trzy metody. Pierwszą metodą jest podwójne podbicie. Można podbijać albo z nadgarstka, albo bardziej, mniej szarpiąc, delikatnie kołowrotkiem. To jest pierwsza metoda. Drugą metodą jest prowadzenie z jednego podbicia. Raczej tego nie stosuję, ale gdy ryby chimerycznie biorą, zawsze można spróbować. Przy bardzo chimerycznych braniach często również stosuję metodę szurania po dnie. Po prostu zarzucam opad, powolutku zwijam przy dnie. Bardzo często ryby zbierają przynętę z dna. Można również próbować w toni, na przykład na jaskółkę, aktywnie lub wertykalnie. Można również jaskółkę zamontować na dropshot. Jest wiele różnych fajnych sposobów, którymi można przechwycić sandacza. Na pewno trzeba wszystkiego próbować, bo każdy dzień jest inny i jednego dnia może być branie z podwójnego podbicia, a innego może być na szuranego, ewentualnie dropshot i jaskółka. Także nigdy nie wiadomo, czego możemy się spodziewać. Porada czwarta,
dobór miejscówki. Latem i zimą dobieram zupełnie odmienne miejsca do połowu sandaczy. Latem zwykle są to miejsca płytsze, takie do maksymalnie 4 metrów. Jeśli chodzi o zimę, są to głębsze miejsca, nawet do kilkunastu metrów. Jeśli chodzi o samo ułożenie dna, jakie preferuję do łowienia sandaczy. Najczęściej łowię na blatach, ewentualnie łagodnych spadkach. W takich miejscach mam najlepsze wyniki. Miejsca, w których jest duża ilość korzeni, zaczepów, kamieni, to też są miejsca preferowane przez sandacze. W porach właśnie jesienno-zimowych bardzo często łowię w korycie, w okolicach koryta, na rantach. Tutaj sandacze najczęściej się gromadzą zimą i jesienią, ponieważ bardzo duże skupiska drobnicy tam się znajdują. Bardzo dobre wyniki mam również na podwodnych górkach. Tutaj trzeba podczas połowów dostosować się do panujących warunków. Czasami ryby biorą, kiedy prowadzimy przynętę tak jakby z górki. Czasami trzeba pod górkę je wciągać. Czasami się zdarza, że trzeba zupełnie w poprzek tą przynętę prowadzić. Także takie rzeczy dostosowujemy po prostu danego dnia, bo nigdy nie wiadomo, jak te ryby się ustawiają. To wszystko ma znaczenie. Ma znaczenie wiatr, pogoda, także wszystko ma znaczenie. Przyszedł czas na piątą. Uważam, że bardzo istotną poradę, szczególnie dla początkujących wędkarzy, żeby się nigdy nie poddawali, jeździli często na ryby i puste wyjazdy, żeby ich nie załamywały, żeby cały czas próbowali, bo sandacze to są bardzo chimeryczne ryby. Naprawdę początki są trudne, ale jak się nauczymy łowić sandacze, to naprawdę możemy złowić piękną rybę. Bęk. Zakończyliśmy na dzisiaj wędkowanie. Niestety, mimo wielu starań, kilku godzin prób złowienia ryby, nie udało się dzisiaj niestety nic złowić. Myślę, że ma to duży wpływ na to, ma temperatura wody, jest bardzo wysoka. Jeszcze wczoraj załamanie pogody przechodziło, także myślę, że to miało największy wpływ na nabrania sandaczy. Nie będę się poddawał, na pewno będę tu cały czas jeździł, próbował, jakieś fotki wrzucał, filmy, będę próbował jakieś filmy nagrywać. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Życzę wszystkim łowcom sandaczy i wszystkim początkującym pięknych ryb. Mam nadzieję, że moje wskazówki do czegoś się Wam przydadzą i do zobaczenia nad wodą.